Witamy po meczu ostatnim w tym sezonie. Trener Polonii Warszawa, pan Krzysztof Krobak. Dobry. Prosimy o analizę tego spotkania z Olimpią Zambrów, która w końcówce troszeczkę popsuła wam humory. No tak, można powiedzieć, że no gdzieś ten humor na pewno troszkę popsuty. Natomiast to był mecz dwóch drużyn, które tak naprawdę nie miały dzisiaj jakiegoś istotnego bodźca, jeżeli chodzi o cel tego meczu. Również dwie drużyny, które miały zdecydowanie lepszą rundę wiosenną. I wydaje mi się, że to widać było na boisku, że był to mecz, w którym gdzieś ten poziom motywacji był na zdecydowanie niższym poziomie. Również zdarzały się takie błędy, które no rzadziej zdarzają się w meczach o stawkę, kiedy zespoły są mocno zdeterminowane. Mi wypada pogratulować przeciwnikowi, pogratulować drużynie z Zambrowa, która no z przytupem, można powiedzieć, zakończyła tą rundę wiosenną. Natomiast nie chcę się wdawać w wielką analizę tego meczu, a bardziej chciałbym z tego miejsca podziękować w pierwszym rzędzie zawodnikom, którzy bardzo dobrze przepracowali ten sezon, którzy do końca walczyli z dużą determinacją. No i wykazali się też i wielką cierpliwością, i wielkim zaangażowaniem, mimo tej takiej bardzo nieciekawej sytuacji organizacyjnej. Potrafili do końca walczyć o punkty. Chcę również podziękować kibicom za to, że byli z nami, za to, że ci sprawili nam miłą niespodziankę, za to, że nie zrazili się porażką, a potrafili podziękować zawodnikom właśnie za tą dużą determinację, olbrzymią determinację w tej rundzie i wiosennej, no i ogólnie w całym sezonie. Także jeszcze raz chcę podziękować i kibicom, i zawodnikom za cały sezon. Pytania? Chciałbym zapytać, bo jesteśmy w takim trudnym i smutnym dla klubu momencie. Jaki pan znalazł pan pozytyw, taki dobry moment z tego sezonu, który właśnie się skończył? To znaczy, powiem tak, no w chwili obecnej, zresztą chyba słychać po moim głosie, że pewien taki smutek nie jest spowodowany wynikiem tego meczu, tak już powiem szczerze. Mimo że jestem osobą dosyć ambitną i mnie boli każda porażka, to akurat dzisiaj jak gdyby inne rzeczy mnie niepokoją. Jeżeli chodzi o pozytyw, no to na pewno postawa drużyny, szczególnie w pierwszej tej części rundy wiosennej. Tutaj widać było, że ten efekt pracy w okresie zimowym widać było wyraźnie na boisku, widać było, jeżeli chodzi o grę, o sposób gry, o że tak powiem, efekty tej gry. Również runda, tak jak ja mówiłem w okresie zimowym, że spodziewam się rundy lepszej, ta runda okazała się lepsza, zdobyliśmy więcej punktów, strzelaliśmy więcej bramek, również traciliśmy więcej, ale bilans suma summarum jest korzystny, in plus. Takim na pewno też bardzo miłym akcentem było przyjście Krystiana Pieczary, bo nareszcie w tym sezonie mieliśmy takiego prawdziwego snajpera. On strzelił 14 bramek w tej rundzie wiosennej. Jest to bardzo dobry wynik i na pewno dużo nam pomógł, a poza tym też dużo pomógł w sensie mentalnym w szatni. I tutaj na pewno to jest taki też element bardzo, bardzo istotny. Panie trenerze, no zanim zapytam o to, na jak wielu zawodników będzie pan liczył w lipcu, to powinienem pewnie zapytać o to, czy pana zobaczymy w lipcu. To znaczy, ja nie planowałem żadnych zmian. Ja poza tym, jak łatwo się nie poddaję, wszystko zależy od tego, czy będziemy organizacyjnie przygotowani. Ja nie mówię tu o wielkich pieniądzach i tak dalej, natomiast mnie zawsze interesuje praca. Może być to praca w skromnych warunkach, ale pewne warunki muszą być spełnione w sensie obiektowym, w sensie organizacji meczów, sparingów i tak dalej, i tak dalej. Bez tego po prostu nie damy rady nic zrobić. Wierzę w to, że te warunki będziemy mieć spełnione, natomiast jeżeli chodzi o zawodników, ilościowo może być ich bardzo dużo. Już mamy telefony, już są zapytania, chcą przyjeżdżać na testy. Problem polega na czym innym, jaka będzie jakość tego zespołu. Ja rok temu, rozpoczynając pracę, zresztą tak jak mówiłem, miałem taki plan, że ten sezon
będzie sezonem takiej selekcji, budowania zespołu i konsekwentnie to robiłem wraz ze współpracownikami. Mamy pomysł na przyszły sezon, mamy pomysł na drużynę, ale niestety mam olbrzymie obawy, że ten pomysł nie będzie zrealizowany, że ten trzon drużyny, który koniecznie chciałem zostawić, który uważam, że gwarantowałby nam dobry poziom gry w przyszłym sezonie, że tego trzonu raczej nie utrzymamy i to mnie martwi, bo po prostu niestety może się okazać, że to był w jakimś sensie rok stracony z punktu widzenia właśnie tego celu, który sobie postawiliśmy. Do tego no, ostatnie informacje, Widzew wygrał, Widzew poszedł do drugiej ligi, czego gratuluję, bo uważam, że jest to klub najlepiej przygotowany organizacyjnie do gry w drugiej lidze. To też jak gdyby spowodowało, że no nie ma takiego murowanego faworyta. Niewątpliwie te drużyny z czołówki jak Lechia, jak Sokół, to będą silne drużyny, ale patrząc tak całościowo, organizacyjnie tak dalej, myślę, że jednak to nie będą drużyny z tego pułapu jak Widzew. I w tym momencie niewątpliwie to myślenie o wyniku w przyszłym sezonie byłoby bardziej realne, ale pod jednym warunkiem, że utrzymujemy trzon zespołu. Prezes Kaluba na Twitterze poinformował, że rozważa też opcję gry na Sacharze. Sztuczna nawierzchnia, jak się pan zapatruje na to? Pamiętam, że Kuba Cezarek mieszankością może być na takie podłoże. Znaczy ja bym nie patrzył na to tylko z punktu widzenia kwestii zdrowotnych, bo wbrew pozorom badania wykonane przez wielu lekarzy, którzy analizowali wpływ sztucznych boisk, absolutnie wskazują na to, że jest większa urazowość, troszkę inna urazowość, ale tam nie ma takiej jakiejś przepaści. Największy problem polega na tym, jeżeli się zmienia co chwilę tą nawierzchnię. Czyli raz się trenuje na sztucznej, raz na naturalnej, wtedy pojawiają się największe problemy. Natomiast no, nie ma co ukrywać, no, my chcemy grać dla kibiców, my chcielibyśmy grać czasem tu przy pełnym stadionie, w związku z tym no, to miejsce drużyny powinno być tutaj na głównym boisku, ale również warunki wynajmu tego obiektu są drakońskie jak na trzecią ligę. To są warunki, które no, taki średni klub trzeciej ligi praktycznie no, są w stanie po prostu zrujnować. My byśmy chcieli, czy klub by chciał inwestować w zawodników, w rozwój, natomiast no, liczymy na to, że władze miasta się opamiętają i że też postarają się to zrozumieć i wynając nam ten obiekt na stawkach adekwatnych do naszej klasy rozgrywkowej. Gdybyśmy byli w ekstraklasie, mieli możnego sponsora, byłyby to warunki do przyjęcia. Natomiast w trzeciej lidze są to warunki nie do dźwignięcia. Reforma PZPN otwiera dużą furtkę dla pana w tej chwili, jeżeli oczywiście będzie pan się chciał sięgnąć po ten najstarszy rocznik ZKS-u. Są tam więcej zawodnicy, których chciałby pan w tym zespole? Przejrzałem zawodników, którzy kończą wiek juniora. Oczywiście jest kilku, którym zaoferowałem współpracę. Też o tym wiedzą władze MKS-u. Co więcej, ja uważam, że my już powinniśmy rozpocząć współpracę z rocznikiem młodszym, 2000. Bo w tej chwili taka jest moja ocena, ja to mówię głośno, że 19-latek przychodząc do drużyn trzeciej ligi, jeżeli jest zdolnym zawodnikiem, to jest dla niego zdecydowanie za późno, to jest rok, dwa za późno. W związku z tym jesteśmy w trakcie rozmów z MKS-em, to są dobre rozmowy w tej chwili. Mam nadzieję, że uda nam się ściągnąć również chłopców młodszych. Natomiast no, jest jeden problem, no, w kilku przypadkach, gdzie zależy mi sportowo na tym, żeby zostali zawodnicy, oni w tej chwili wybierają się na różnego rodzaju testy, więc nie mam gwarancji, czy zostaną u nas. Czy możemy uchylić nicą rąbka tajemnicy, kogo możemy stracić według pana wiedzy? Na dzień dzisiejszy nie mogę tego powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że do wtorku będę rozmawiał z każdym z zawodników. Takie rozmowy będę prowadził, znaczy już zacząłem prowadzić w piątek, co prawda unikałem tego tematu przed ostatnim meczem, bo czasami no nie wpływa to dobrze na że tak powiem, ogólnie mobilizację, ale prosiło mnie kilku zawodników wcześniej o rozmowę, będę dzisiaj po meczu rozmawiał i poniedziałek, wtorek jestem do dyspozycji, jesteśmy umówieni i po tych rozmowach będę coś więcej wiedział, jeżeli chodzi o deklaracje zawodników. Jaki jest plan na najbliższy?
Plan jest już od dawna znany. Od dnia jutrzejszego zawodnicy mają 3 tygodnie przerwy. Tydzień jest to taki jak gdyby indywidualny, mam nadzieję, czynny wypoczynek. I następne 2 tygodnie każdy zawodnik dostał lub dostanie wskazówki, konkretną rozpiskę, gdzie będzie miał 7 jednostek o charakterze takim biegowym, ogólnorozwojowym. Spotykamy się 9 lipca, mamy trening o 10:30. Mam nadzieję, że w szerokim gronie, mam nadzieję, że zobaczę w szatni wiele znanych mi już w tym sezonie twarzy. To tradycyjnie muszę zapytać, czego panu życzyć tutaj na najbliższy czas jeszcze, poza tym, żeby no, było dobrze, przynajmniej. To znaczy, niewątpliwie potrzebuję takiego tygodnia, żeby troszkę zmienić myślenie, czyli wypoczynku, i mam zaplanowany taki tygodniowy wyjazd. Natomiast dalej, dla nas bazą jest stabilizacja. Stabilizacja. To może być stabilizacja na jakimś konkretnym poziomie, to nie musi być jakiś wygórowany poziom, natomiast stabilizacja, która pozwoli na planowanie, na budowanie zespołu zgodnie z pewnymi wskazówkami, czyli takie działanie planowe, a myślę, że w tym miejscu jest na tyle zainteresowanie, że jeżeli będziemy mieli taką stabilizację, to zespół zbudujemy. Nie wiem, czy to będzie zespół już o walkę o najwyższe cele, ale na pewno na tyle, żeby tutaj godnie reprezentować klub. To ja może zamiast tej stabilizacji, ponieważ nie lubię tego stwierdzenia, mój ulubiony psycholog Jacek Walkiewicz stwierdził zawsze, że stabilizacja motylka to szpilka, więc życzyłbym mimo wszystko tego, żeby był progres pozytywny, żeby był rozwój, żeby były pieniądze, żebyśmy w dobrych humorach spotkali się w lipcu, no i żeby miał pan z czego żywić tutaj ten nowy zespół, który bez obciążenia Widzewa i Reset Legii będzie w stanie podjąć walkę o drugą. To znaczy, ja tylko jeszcze może skomentuję, ja nie myślę o stabilizacji czy o maraźmie. Ja myślę o takiej stabilizacji, że mamy bezpieczeństwo finansowe, gdzie budujemy wyższy budżet i po prostu mając pewną pozycję wyjściową, która jest gwarantowana, staramy się, myślimy o rozwoju drużyny. Ja o czymś takim myślę, bo mam taką naturę, że ja nigdy nie myślę o tym, żeby być, tylko o tym, żeby coś zrobić. A żeby coś zrobić, to musimy w pierwszym rzędzie mieć właśnie tą stabilną pozycję i tą pozycję umacniać. Ja, jeżeli można, na koniec życzę wszystkim kibicom, miłośnikom Polonii spokoju, wypoczynku, no i tego, żeby z jednej strony, żeby nas w dalszym ciągu wspierali, a z drugiej strony, żeby mogli liczyć zawsze na nas i żebyśmy mogli im dać maksymalnie dużo radości. Dziękuję. Dziękuję.